program Drugi Polskiego Radia, Jakub Kukla, dzień dobry. Chcielibyśmy dziś opowiedzieć Państwu o pewnej silnej kobiecie, o wyjątkowej kobiecie. Urodziła się w Mławie, postanowiła zostać lekarką, w związku z tym mając lat 17 wybrała się na studia do Zurychu. Mogła wprawdzie zostać za granicą i tam kontynuować karierę, ale postanowiła wrócić na ziemię polskie. Tu, o dziwo, spotkała się nawet nie ze ścianą, z murem, ale dzięki sile charakteru, dzięki wiedzy, dzięki kompetencjom udało jej się ten mur zburzyć. Porozmawiamy dziś o Annie Tomaszewicz, pierwszej lekarce praktykującej na ziemiach Polski. Tej postaci poświęciła kolejną książkę swojego autorstwa, Aubena Grabowska, pisarka, autorka scenariuszy. Dzień dobry. Dzień dobry. Powinienem był chyba powiedzieć doktor Aubena Grabowska, prawda? Tak, jestem lekarzem z zawodu, lekarką. Mam specjalizację z neurologii i tak sobie pomyślałam, pisząc o Annie, że ona zaczynała od prac badawczych nad ośrodkowym układem nerwowym i uchem wewnętrznym. Więc może gdyby miała taki wybór, jak ja już miałam, dotyczący znalezienia specjalizacji takiej, jaka jej najbardziej odpowiadała, to może też by chciała być neurologiem. Powiedziała pani, jestem lekarzem, potem poprawiła się na lekarką. To ma znaczenie? To ma znaczenie, bo teraz jest taka tendencja, czasem słuszna, czasem wydaje mi się niesłuszna, na żeńskie odpowiedniki pewnych słów określających także i zawody. O ile lekarka wydaje mi się bardzo, bardzo dobrym takim skobieceniem, o tyle nie lubię, jak się na mnie mówi neurolożka. Bo jakoś się z tym nie identyfikuję, podobnie jak wolę być nazywana gościem, nie gościnią. A zatem gościem dwójki jest dziś lekarka, dr Aubena Grabowska. Czy w czasie studiów myślała pani czasem o dziękuję Anno, dziękuję Elizabet na przykład za to, że mnie jest trochę łatwiej? Wstyd się przyznać, ale ja nie przypominam sobie, żeby na zajęciach z historii medycyny wspominano o Annie. Być może tak było, a ja tego nie pamiętam. Ja o Annie dowiedziałam się kilka lat temu z artykułu w Gazecie Lekarskiej, który był napisany właśnie na jej temat, opisujący jej drogę, i to zresztą był przyczynek do uczynienia jej bohaterką drugiej części Uczniów Hipokratesa, mojej sagi medycznej. Bo uznałam, że osoba o takiej sile charakteru, takiej wierze w własne możliwości i dokonania, absolutnie jest tą silną kobietą, którą ja chętnie opiszę, które zawsze portretowałam na kartach swoich książek. Natomiast o Elizabeth Blackwell też nie słyszałam. Zainteresowałam się, kim była w ogóle pierwsza kobieta lekarka, i to też jest niezwykła postać, niezwykła siła charakteru. W ogóle te kobiety miały naprawdę bardzo trudno. Doktor Quinn, którą znamy, była wiele lat później, a to, z czym się mierzyła, to też nie były wymysły na potrzeby serialu. Rzeczywiście tak było. Kobiety nie były uważane za osoby kompetentne, za osoby, które są w stanie intelektualnie sprostać takiemu zajęciu, jak zajęcie lekarskie. Były bardzo długo traktowane pobłażliwie, obrażane, nazywane medycynierkami. O nich pisano takie paszkwile albo takie skecze sugerujące, że pojechały tam szukać wrażeń na tych studiach zagranicznych, wiadomo jakich. No tak, o sile charakteru oczywiście jeszcze powiem, o tych problemach, z którymi musiały walczyć kobiety też. Natomiast chciałbym jeszcze zapytać o tę serię, którą pani wymieniła, Uczniowie Hipokratesa. To jest oczywiste połączenie pani dwóch pasji, medycyny i pisarstwa? Wydawałoby się, że to jest oczywiste połączenie, natomiast nie było to takie proste. Ja dopiero teraz napisałam, po 10 latach pisania, sagę medyczną Uczniowie Hipokratesa. Wydawać by się mogło, że powinnam od tego zacząć, bo kto jak nie ja.
Ale ja bardzo długo dojrzewałam do tych książek, długo szukałam odpowiedniej formuły, żeby pokazać historię medycyny czytelnikowi. I też tą książką żegnam się z takim aktywnym wykonywaniem zawodu, bo nie pracuję już w szpitalu. Już ta moja droga pisarska tak się rozrosła i tak się rozszerzyła, że nie jestem w stanie godzić tych dwóch zawodów aktywnie wykonywanych. Ale praktykuje pani jako lekarka. Praktykuję jako lekarka. Przyjmuję pacjentów ambulatoryjnie. Ale to już nie jest wielka medycyna, medycyna ostrodyżurowa, praca na stanowisku nauczyciela akademickiego. To nie są wyjazdy na wykłady. Jeśli teraz gdzieś wyjeżdżam, to na spotkania autorskie, nie z wykładami medycznymi. Jeśli nagrywam jakieś wykłady, to są wyłącznie wypowiedzi na potrzeby czytelników, zaproszenie takie jak tutaj, bardzo miłe. Natomiast już nie nagrywam wykładów medycznych, nie pokazuję napadów padaczkowych. Także to jest taki mój sposób na odejście, na podziękowanie, podsumowanie tej całej mojej drogi i na takie wytłumaczenie się z tego, że kiedyś dostałam się na medycynę, zajęłam czterem osobom miejsce, jakby zmniejszając ich możliwość spełnienia własnych marzeń, a teraz po 25 latach z tego zawodu praktycznie rezygnuję. No, ale nie mogło się pani spodziewać wtedy, że tak się życie pani ułoży, że zostanie pani wziętą pisarką i autorką scenariuszy. A czy zdarzają się pacjenci, którzy mówią, że chcieliby dostać się do tej pani doktor, co to Stulecie Winnych napisała? Tak, zdarzają się teraz tacy pacjenci coraz częściej. Ostatnio przyjechał do mnie pacjent aż z Warki. Kiedy zapytałam, dlaczego z Warki do Brwinowa przyjeżdża, nie, on przyjechał z problemem neurologicznym. No, powiedział, że tylko osoba, która napisała Stulecie Winnych, to byłaby mu w stanie pomóc. Powiedział, że on ma czas, Warka nie jest daleka od Brwinowa i on tu chciał przyjechać. Zresztą zaplanował sobie wycieczkę na calutki dzień. Tak, zdałem sobie sprawę, mówiąc na wstępie w kilku zdaniach o życiorysie Anny Tomaszewicz, że dziś taka historia nie robiłaby większego wrażenia. Młoda dziewczyna postanowiła pójść na studia medyczne, urodziła się, dajmy na to, w Mławie albo w Arce, albo innym mieście w Polsce. Jedzie do ośrodka akademickiego, dostaje się na studia, kończy medycynę i rozpoczyna praktykę lekarską. Prosta sytuacja. Natomiast gdybyśmy się cofnęli o tych mniej więcej 150 lat, okazałoby się, że wtedy to była właściwie rewolucja. To była absolutnie rewolucja, bo o niej pisały gazety już wtedy, kiedy ona z tej Mławy wyjeżdżała. Więc to musiało być rzeczywiście jakieś wydarzenie na skalę ogólnokrajową. Gazety stołeczne, że panienka z Mławy jedzie na studia do Zurichu. Później o niej drugi raz pisały gazety, kiedy wróciła i chciała nostryfikować dyplom. Odmówiono jej w Towarzystwie Lekarskim Warszawskim i wtedy też pisały o tym gazety. W tonach dwóch, albo że wstyd. I tak pisali mężczyźni, bardzo często między innymi Bolesław Prus, wtedy początkujący felietonista, jeszcze przed wielkimi sukcesami. Początkujący feminista. Początkujący feminista, tak, on zawsze ją bardzo wspierał, bo też bardzo szybko się zorientował, że Towarzystwo Lekarskie Warszawskie odmówiło jej nostryfikacji dyplomu tylko dlatego, że była kobietą, bo nie było żadnej innej oczywiście przyczyny, bo ona dyplom miała dorobek naukowy, więc ta odmowa była po prostu dyskryminacją i Bolesław Prus napisał, że jest to po prostu wstyd. A wtedy, kiedy ukazały się artykuły Rosjan, które mówiły, że bardzo dobrze, że brawo Towarzystwo Lekarskie Warszawskie, pokazaliście tej panience, gdzie jest jej miejsce, uratowaliście ją przed nią samą, no to wtedy już się więcej felietonistów pochyliło nad tą historią i powiedziało właśnie lekarzom, mężczyznom w Warszawie, widzicie, do czego doprowadziliście? Zaborca, żeby Rosjanie was popierali i chwalili.
Pani powiedziała, że w czasie studiów nie natrafiła na życiorys tej wyjątkowej postaci, życiorys Anny Tomaszewicz. Jak zatem pani tę postać budowała, jak pani odtwarzała to życie? Ja ją budowałam z faktów, do których miałam dostęp, ale też nie miałam dostępu do jej dokładnego życiorysu, bo jej biografia, która powstała w 1952 roku, praktycznie jest w kilku miejscach, w kilku bibliotekach dostępna jedynie. I wtedy, kiedy pisałam tę książkę, to był lockdown. Wszystkie biblioteki były zamknięte, łącznie z tą na Akademii Medycznej. Więc bardzo mi było trudno. Troszkę znalazłam na rosyjskich stronach, kiedy szukałam, cóż to za przyjaciel sułtan cara był, cara Aleksandra. Do haremu jeszcze zajrzymy, tak. Spokojnie. Natomiast starałam sobie wyobrazić, jak ja, jako kobieta, jako lekarka, bym myślała, jakie bym decyzje podejmowała w oparciu o co. Ona nie była obarczona rodziną wtedy, więc to nie chodziło o jakieś dostosowywanie się do czegokolwiek. Chodziło tylko i wyłącznie o jej drogę zawodową. Więc ja sobie wyobraziłam, jakich ja bym wyborów dokonywała z możliwościami, jakie ona miała. Stąd takie moje głębokie przekonanie, że ona, rezygnując z dobrej praktyki na twardej, gdzie miała dostęp do bieżącej wody, o co bardzo zabiegała, zdecydowała się przejść i prowadzić kamienicę, którą ufundował taki znany bankier Kronenberg, jedną z pięciu kamienic, ona została największą wtedy. I pomyślałam sobie, że ona musiała podjąć decyzję absolutnie ambicjonalną, czyli pójść na gorsze miejsce, bez bieżącej wody, z absolutnym do remontu piecami i w ogóle wszystkim, ale dlatego, że miała szansę stworzyć szpital. Już miała taką renomę, że teraz mogła powiedzieć, no i proszę bardzo, ja wam teraz naprawdę pokażę, bo to, co do tej pory robiłam, to było nic przy tym, co ja zrobię teraz. Bieżąca woda jako argument. Rozmawiamy o budowaniu szpitala. Nie tak dawno, mniej więcej 100 kilkadziesiąt lat temu. To jest naprawdę niezwykła przemiana. Ale wracając na chwilę jeszcze do postaci. Rozumiem, że szkic do tego portretu został zbudowany na podstawie faktów, natomiast kolory to już jest połączenie Anny i Aubeny. Tak, ich doświadczeń dlatego, życiowych. Że jest to fabularyzowana biografia. Nie jest to biografia taką, jaką my znamy, oparta wyłącznie na faktach i na relacjach jej współczesnych ludzi. Jest to taka fabularyzowana opowieść o kobiecie, którą sądzę, że była Anna. Czy udało się pani dotrzeć do jakiejś informacji, która tłumaczyłaby ten krok? Co takiego się stało, że nastolatka z Mławy, z rodziny urzędniczej, postanowiła zdobyć się na ten poważny krok, wyjechać z Mławy do Curychu i podjąć studia medyczne? Do takiego faktu ja nie dotarłam, że na przykład ktoś ją zainspirował, albo zapatrzyła się w jakiegoś lekarza rodzinnego, czy też zakochała się w kimś, kto pojechał do Curychu na przykład studiować medycynę. Oczywiście ja mogłabym wymyśleć mnóstwo takich historii, bo mam wyobraźnię i nie waham się jej użyć, ale postanowiłam pewnych faktów z jej życia nie tłumaczyć, jeżeli nie miałam rzeczywiście do nich dostępu. Ja sobie tak myślę prywatnie, że kiedy ona skończyła pensję, musiała mieć świadomość, że ma wielkie możliwości intelektualne. Musiała się czuć rzeczywiście bardzo mądra, inteligentna i ubolewać nad tym, że właściwie to musi skończyć na tym etapie edukację i może uczyć, może jeszcze pójść do jakiegoś studium nauczycielskiego, albo już jej nawet wystarczy, mogłaby uczyć na pensji, może nawet w Warszawie. I sądzę, że ona miała świadomość swoich możliwości intelektualnych i takich predyspozycji psychicznych.
świadomość swoich własnych możliwości intelektualnych to jedno, ale z drugiej strony na szali trzeba położyć choćby kwestie finansowe, choćby także pozycję kobiety wtedy w społeczeństwie i wszystkie te zasieki, przez które kobieta musiała się przedrzeć, żeby w ogóle zostać przyjętą na medyczne studia. Nie tylko, ale dzisiaj akurat o tych rozmawiamy. Ona się wykazała egoizmem, ponieważ jej rodzina, o ile to była dobra rodzina i nie zabraniała jej edukacji, o tyle pomysł, żeby wysłać jedną z szóstki dzieci do zagranicy, żeby studiowała, no musiał się spotkać ze strony jej rodziny, no z pewną taką ostrożnością, delikatnie mówiąc. Więc to, że ojciec powiedział i matka nie, to ja tego nie odbierałam na zasadzie, oni nie wiedzieli, ani chcieli, a też myśleli, że dziewczynka, a co będziesz sobie głowę zawracała. Ja myślę, że to było nie wyłącznie finansowe. No damy tobie to, co zrobi reszta. Natomiast jak ona bardzo musiała chcieć i stawiać na siebie, że zdecydowała się na głodówkę w tej sprawie i pojechała do Zurichu. Tam musiało jej być ciężko, bo dotarłam do takich informacji, że zachorowała na tyfus i właściwie jej życie uratował jej mentor, profesor Hitzig, który sfinansował leczenie. Więc być może też i dlatego wróciła do Polski, że wcale tam tak Eldorado nie było, chociaż już była 15 i chociaż nie stanowiła kuriozum wielkiego w Zurichu, ale być może myślała, że jednak w ojczyźnie będzie jej łatwiej. Wspomniała pani, że nie stanowiła kuriozum, bo była 15 w kolejności, ale mimo wszystko to wejście do uczelni też nie było proste. Oczywiście, że nie było proste. To pani fantazja, te różnego rodzaju rozmowy, to podejście kolegów, studentów przyszłych do Anny właśnie, czy udało się pani dotrzeć do jakichś dokumentów? Udało stamtąd? Mi się dotrzeć do dokumentów dotyczących Elizabeth Blackwell. I tej pierwszej w ogóle, która została przyjęta na studia przez pomyłkę. Bo ktoś tam powiedział, że tam nie było napisane Elizabeth, tylko Ebenezer Blackwell. I kiedy ona się zgłosiła, czyli mężczyzna, kiedy ona się już zgłosiła na studia, to powiedziano jej, nie, sama pani rozumie, sama panienka rozumie, że to jest pomyłka. I kiedy ona się domagała absolutnie swoich praw, czyli przyjęcia na uczelnię, urządzono głosowanie wśród studentów. I studenci, którzy chcieli zrobić na złość dyrektorowi akademii, głosowali za przyjęciem Elizabeth w poczet studentów. Ona została przyjęta i wtedy dopiero zaczął się, tak jak my byśmy dzisiaj powiedzieli, mobbing i hejt. Wypraszano ją z zajęć za każdym razem, kiedy uznawano, że nie są dla niej odpowiednie. I ona poddawała się temu. Zajęcia z anatomii, tak. Tam, gdzie było, cokolwiek dotyczyło jamy brzusznej, ona natychmiast była wypraszana. Ona miała to szczęście, że u nich w domu mieszkał lekarz i zostawił podręczniki swoje, więc ona mogła się uczyć. Skończyła całą uczelnię z pierwszą lokatą. Była najlepsza absolutnie na swoim roku, lepsza od wszystkich mężczyzn, bo tylko tak kobieta mogła udowodnić, że jest cokolwiek warta, będąc lepsza od wszystkich mężczyzn. A mimo to, kiedy otworzyła praktykę, pacjenci się do niej nie zgłaszali. Więc musiała zrobić to, co Anna, raczej Anna później zrobiła to, co Elizabeth, czyli otworzyła sama szpital dla biednych kobiet, bo tylko takie pacjentki mogła przyjmować. Elizabeth Blackwell udowodniła, że jest lepsza niż wszyscy pozostali studenci. Coś podobnego zrobiła później zresztą Anna Tomaszewicz, która przecież mogła zostać za granicą, mogła zostać w Zurychu, bo taka propozycja została jej złożona. Postanowiła wrócić, bo... Trudno mi powiedzieć. Mnie się wydaje, że albo to była kwestia, że jednak w Zurichu jej już było trudno i musiałaby pracować i zarobkowo w jakimś innym zawodzie i próbować tam otworzyć praktykę,
Albo może zagrały jakieś względy patriotyczne, że ona jednak uważała, że rodzina ją wysłała do Zurichu, więc ona powinna wrócić i w Polsce, której nie ma na mapie, praktykować. Jeśli zagrały rzeczywiście względy patriotyczne, to bardzo musiało ją zaboleć to spotkanie z przedstawicielami, czy ta decyzja przedstawicieli Towarzystwa Warszawskiego Lekarskiego, którzy uznali, że kobiety do swojego grona włączyć nie mogą. Tak, i ona przegrała jednym głosem w towarzystwie, bo było głosowanie. Była bardzo rozczarowana i tego rozczarowania nie mogło jej osłodzić też seria właśnie felietonów w gazetach, że to jest wstyd. Próbowała zatrudnić się w Czerwonym Krzyżu, ale tam jej powiedzieli, że nie ma praktyki, więc nie może pracować. No ona nie miała praktyki, bo nie miała nostryfikowanego dyplomu, w związku z tym koło się zamykało. I kolejna jej decyzja, też bardzo taka odważna, żeby pojechać do Petersburga i tam próbować. Tam też się nie udało, tam też nie udało jej się nostryfikować dyplomu i wreszcie ten element, o którym już wspomnieliśmy, czyli harem. Tak. Gdyby to nie była powieść oparta na faktach, można by powiedzieć, że trochę Aubenę Grabowską chyba jednak fantazja poniosła. Można by było tak powiedzieć. Bo to oczywiście bardzo barwna historia, ale chyba jednak przesadzona. Tymczasem Anna Tomaszewicz istotnie trafiła, czy została najęta jako lekarka, jako pomoc medyczna do haremu. Jakim sposobem? Tak. Gdybym ja miała to wymyśleć, to bym wymyśliła raczej, że Anna idzie ulicą i na przykład, nie wiem, dyrektor Akademii Wojskowej Medycznej dostaje zawału i ona mu udziela pomocy. A on się potem rewanżuje. Raczej bym tutaj do haremu się nie odnosiła. Ale rzeczywiście jest to powieść oparta na faktach i tak było. Anna przyjechała do Petersburga. Tam próbowała odgórnie nostryfikować dyplom, ale spotkało ją nie tylko to, co w Warszawie, czyli niebo, jesteś kobietą. Niebo, jesteś kobietą, niebo, jesteś Polką. No i rok wcześniej car wydał ukaz, że jego obywatele nie mogą studiować w Zurichu. Z jakiegoś powodu. W związku z czym wydawało się, że pozycja jest zupełnie stracona, że to jest kompletnie bez szans, że ona może wrócić i spróbować pracować jako guwernantka. Względnie może mogłaby się zastanowić nad taką drogą Florence Nightingale, czyli pierwszej pielęgniarki zawodowej. Może tu mogłaby coś zrobić. Ale przyjazdem bawił w Petersburgu sułtan Omanu i szukał dla swoich żon, nałożnic i służących lekarki kobiety, znającej języki. I Anna spełniała te wymogi. W związku z tym przypomniano sobie o niej i ona postawiła twardy warunek. Owszem, ona będzie żony sułtana leczyła, ale prosi o pozwolenie na praktykę. I wtedy przymknięto oczy na to, że jest kobietą, że jest Polką i że car wydał ukaz, że ona nie może, nie mogła studiować w Zurichu. I wróciła do Warszawy z nostryfikowanym dyplomem, z pozwoleniem na praktykę kliniczną. I zabrała się do pracy. Zapytam jeszcze raz. Pani tego nie wymyśliła, prawda? Nie, ja tego nie wymyśliłam. Ja owszem, opisując to, co się działo w haremie, to już są moje domniemania, bo nigdzie nie natrafiłam na wzmianki, co dokładnie w tym haremie się działo. Wydaje mi się, że Anna po prostu nie mogła o tym pisać. Poza tym musiała być zajęta tą pracą i musiała ją wykonywać dobrze, bo wróciła do Warszawy z pieniędzmi i z jakimiś prezentami takimi od sultana, które pozwalały jej później dopełnić tę pulę finansową, żeby mogła otworzyć praktykę. Także wydaje się, że ona tam musiała spełnić swoją rolę, nie być absolutnie marionetką, ani żadnym ozdobnikiem, ani figurantką, tylko po prostu wykonywać swoją pracę. To zabrzmi być może poniekąd absurdalnie, ale wychodzi na to, że harem, tych kilka miesięcy spędzonych u sułtana, to był moment przełomowy w karierze Anny Tomaszewicz. Tak, to był zdecydowanie moment przełomowy, bo to był jej taki absolutny triumf i pokazanie, że jak się naprawdę bardzo chce,
to los nam sprzyja. To przejazdem będzie ktoś tak absurdalny jak sułtan Omanu, który ją zatrudni do pracy. Ale to nigdy nie była kobieta bogata. Ona nigdy nie osiągnęła takiego sukcesu, żeby o niej mówiono tak jak o Marii Curie Skłodowskiej. Nigdy nie dostała nagród jakichś przyznanych. Natomiast i ona całe życie bardzo ciężko pracowała. I jako lekarka, i jako wykładowca działała też społecznie. O działalności społecznej za chwilę jeszcze powiemy, ale wróćmy na moment do tej chwili, kiedy Anna wraca po pobycie w haremie. Warszawa nie pada na kolana. Warszawa nie pada na kolana, tak jak i wcześniej Nowy Jork nie padł na kolana przed Elizabeth Blackwell. Warszawa mówi, no dobrze, no to pracuj. Pani z pewnością się zastanawiała, pisząc, z czego wynikał ten opór męskiego środowiska lekarskiego. Co to mogło być? Strach przed konkurencją? Nie, troska absolutnie o delikatne kobiety? Absolutnie nie. Ja myślę, że to był taki taka trochę ciemnota. No kobieta, nie było kobiet do tej pory, no więc niepodobna. Ale mówimy o lekarzach, mówimy o elicie intelektualnej. No ale ta elita intelektualna wyśmiewała na przykład Listera, który uważał, że trzeba myć pole operacyjne i sterylizować narzędzia i używać kwasu karbolowego rozcieńczonego oczywiście. Lancet o nim napisał, że to jest jakiś szarlatan, że jest śmieszny, że jest żałosny. A teraz wszyscy mu się kłaniamy, a jak wejdziemy do pierwszej drogerii, to masę listeryn jest tam, płynów odkażających do włókania jamy ustnej. Więc postęp dokonuje się bardzo powoli. Jest coś takiego jak stara, dobra tradycja. Jak takie przeświadczenie, że stare jest dobre, bo jest uświęcone wieloletnim. Czasem jest, ale trzeba puścić też powiew nowego. Poza tym ona była takim wyjątkiem, który tylko potwierdzał regułę. Tak, że kobiety nie mogą być lekarzami, bo kobiety rodzą dzieci. Kobiety mają kobiece przypadłości, co je wyklucza absolutnie z pracy naukowej. Sama Zapolska mówiła, feministka. Zapolska mówiła, że kobieta może być muzą, może być kochanką, może być malarką, poetką, ale pracować w jakikolwiek sposób naukowo niepodobna nigdy w życiu. Pani, nie mogę tego darować, ona miała swoją moralność, której ja tak się przyglądam. I być może jakaś książka powstanie na ten temat. A nie, już nie będę się Gabrielą Zapolską zajmować. Wróćmy do Anny Tomaszewicz, wraca do Warszawy i co ciekawe, zajmuje się koniec końców ginekologią, dlatego że to była właściwie jedyna możliwość w tej sytuacji, w której ona się wtedy znalazła? Tak mi się wydaje, że ona po prostu otworzyła taką praktykę. To nie był szpital, tylko to był taki gabinet z taką przybudówką zabiegową. Więc prawdopodobnie do niej się zgłaszali ludzie albo bardzo niezamożni, albo wręcz skrajnie biedni, bo też i była taka fama, że ona nie bierze pieniędzy, że czasami potrafi też wspomóc, bo Anna wiedziała to od samego początku i uważała, że większość chorób można wyleczyć, jak się kogoś nakarmi, da mu się ciepło i umyje porządnie, więc ona to robiła, bardzo często wspomagała te pacjentki. I jak się wyczyści narzędzia medyczne. Jak się wyczyści narzędzia medyczne. Ona od początku stosowała Listera zalecenia i ona miała wyniki, więc nie dość, że była miła, przyjmowała każdego, kto chce, to jeszcze umiała pomóc. A ludzi z robotniczych dzielnic, ulic nie stać było na lekarza mężczyznę, który bardzo często pobierał wysoką opłatę, no patrzył w oczy i raczej był przyzwyczajony do leczenia palpitacji. Ja mówię tutaj o takich gabinetach prywatnych. Natomiast w szpitalu ona nie miała czego szukać jako kobieta. Nikt by jej nie zatrudnił tam pod kierunkiem mężczyzny w klinice. Chociaż wtedy już kliniki zaczynały się rozwijać.
więc ona absolutnie była jakby skazana od początku na własną praktykę i myślę, że też ona tego chciała sama już decydować o sobie. Działalność społeczna, o której pani wspomniała, wynikała z jej charakteru, czy to może też była jakaś próba spłacania, w cudzysłowie, nazwijmy to oczywiście, długiem? Ja myślę, że jedno i drugie, bo ona, gdzie byśmy ją nazwali może pracoholiczką, ale ona po prostu cały czas pracowała, nie miała wyjścia. Ona oprócz tego, że przyjmowała i sama stawała przy tych kobietach i przyjmowała porody i doglądała wszystkiego na początku właśnie na twardej, a później na prostej, to ona jeszcze kształciła kadry lekarskie i już wiadomo było, że kobiety, które wracają ze studiów, mogą liczyć u niej na praktykę. Pionierka. Kliniczną. Pionierka, tak. I ona przyjmowała i lekarki, i lekarzy. Specjalistów szkoliła ginekologii i położnictwa. Ona wyszkoliła też w sumie ponad 300 osób i to było oprócz lekarek, lekarzy, specjalistyczne pielęgniarki ginekologiczne i akuszerki, gdzie pamiętamy, że no to bardzo kulało nawet w szpitalach wtedy, bo wszystkie wsie i miasta jakby obstawiały, w cudzysłowie tutaj mówię, babki, które z babki, prababki umiały przyjmować porody i znały się na tym. Rzeczywiście one miały doświadczenie. Natomiast kobiety, które rodziły w szpitalach, no było jak było. Jeżeli kobieta nie miała powikłań, a w 70 mniej więcej procentach tak jest, że kobieta zachodzi w ciążę, przez ciążę nic się nie dzieje, a potem przychodzi jej czas i rodzi zdrowe dziecko. No to tak po prostu było, bo jeśli poród jest fizjologią, no to on się odbywa. Po prostu gorzej, jak coś jest nie tak i wtedy naprawdę nie można pomóc. I dopiero wiele lat później Anna w 1918 roku wykonała pierwsze udane cięcie cesarskie. Właśnie ona. Szkoda, że przez tak długi czas była w zapomnieniu właściwie, stała w cieniu. Na szczęście pojawiła się książka dr Anna, która tę niezwykłą postać przywołuje. Przypomina, gościem programu drugiego jest dziś Albena Grabowska. My część antenową rozmowy musimy już w tym miejscu zakończyć. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję również. Ale jeśli państwo chcieliby śledzić dalszy bieg tej rozmowy, zachęcam oczywiście do tego. Odsyłam państwa albo na profil facebookowy programu drugiego, albo do strony podcasty polskiradio.pl. Wspomniała pani o działalności medycznej, o działalności społecznej, o działalności dydaktycznej. Dodajmy do tej listy jeszcze, i tak już długiej, rodzinę. Tak, Anna miała rodzinę. Czy wtedy doba trwała 48 godzin? No tak by się wydawało, że dla niej doba trwa 48 godzin. Ona wyszła za mąż za Konrada Dobrskiego, laryngologa, który wydaje mi się, że miał absolutną świadomość, że wiąże się z kimś niezwykłym. To był członek Towarzystwa Lekarskiego. To był członek Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego. Tak. Za, czy przeciw? Ja myślę, że on głosował za, bo nie wyobrażam sobie, że on głosował przeciw. Ona wydaje mi się, że na początku zakładała, że zawsze będzie sama. Natomiast kiedy pojawił się Konrad, musiała się tylko upewnić, że to nie będzie jej przeciwnik. I wydaje się, że to był jej przyjaciel przez całe życie. Z tego związku urodził się Ignacy, syn, jedno dziecko oni mieli, który niestety zmarł bezpotomnie. Pochowani są wszyscy na cmentarzu na Powązkach. Być może przyszły mąż głosował za, ale się nie cieszył. Ale dobrze. Zostawmy to. Skupmy się na Annie Tomaszewicz. Co po niej pozostało, pani zdaniem? No właśnie za mało. Za mało po niej pozostało, jeśli chodzi o taką pamięć i słowa, bo ona w Mławie rodzinnej ma szpital swojego imienia, ma ulicę. To już coś. Natomiast wiele po niej pozostało takich konkretów. Na przykład właśnie to,
że utorowała drogę kobietom w zawodzie lekarskim. To, że wprowadziła pod koniec już XIX wieku polskie położnictwo i ginekologię na drogę absolutnie nowoczesną. Bo to ona głosiła, tak długo mówiła o aseptyce, o konieczności mycia, czyszczenia i jeszcze raz, i jeszcze raz, i woda, 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 że nikt już tego nie negował. A ponieważ miała wyniki, bo miała bardzo niską śmiertelność okołoporodową i u niej gorączka połogowa praktycznie nie występowała, to widziano, że to już jest coś. Stąd nieprzypadkowo do niej się zwrócono, kiedy Cronenberg ofiarował 5 kamienic na przytułki. I ona dostała największą z nich. I później, kiedy otwierały się dwa szpitale jednocześnie, które dzisiaj znamy, bo to jest Szpital Świętej Zofii i Świętej Rodziny, wezwano Annę i zaproponowano jej prowadzenie jednego z nich, żeby sobie po prostu wybrała. Ale ona już nie miała siły zaczynać po raz trzeci od początku i odmówiła wtedy. Już wtedy była bardzo skoncentrowana na działalności dydaktycznej i tej społecznej. Już praktycznie w szpitalu miała taką rzeszę uczniów i uczennic, że już nie musiała tam pracować od rana do nocy, co by było konieczne, gdyby ustawiała nowy szpital i nowy oddział. Zresztą wydaje się, że już wtedy chorowała na gruźlicę, którą zaraziła się od pacjentki. Niedługo później zmarła. To uznanie po prostu przyszło za późno. Tak, to uznanie przyszło za późno. Wydaje mi się, że ona nigdy nie chciała uznania jako takiego. Nigdy nie zabiegała o zaszczyty, zawsze robiła swoje. Ale chodziło mi raczej o to, że ktoś wreszcie dostrzegł jej działalność i postanowił w jakimś sensie ją uhonorować. Uhonorować, tak. I to jest absolutny fakt. Ona musieli szeptać w kuluarach, że kurczę, naprawdę warta podziwu jest. Ma osiągnięcia, tak. To nie jest panienka, która chodzi, coś tam piszczy po ulicach i nawołuje do jakichś tam działań. Tylko to jest rzeczywiście lekarka. To jest ktoś więcej niż medycynierka i chylimy czoło i zdejmujemy czapki. Pani ten niezwykły życiorys okrasza scenami z życia różnych innych postaci, choćby wspomnianej już Elizabeth Blackwell. Pojawia się też Röntgen między innymi. Chodzi o to, żeby jak najszerzej narysować tło epoki, tło tamtego czasu. To chodzi też o coś innego. Ja już ten zabieg zastosowałam w pierwszej części, w Doktorze Bogumile. Mianowicie już mówiłam na początku... W męskiej części, tak. Mówiłam na początku naszej rozmowy, jak długo szukałam formuły dla sagi medycznej. Otóż, kiedy się pisze taką książkę, taką specjalistyczną, ale piszę dla ludzi, bo nie chciałam pisać kolejnego Torvalda, bo on już jest. Też nie miałam ambicji pisania podręcznika historii medycyny, bo on też jest. W związku z tym szukałam czegoś takiego fabularnego, epickiego, no ale też zrozumiałego. Więc trudno mi sobie było wyobrazić fabułę, w której dwaj lekarze rozmawiają ze sobą w sposób absolutnie sztuczny, tłumacząc sobie oczywiste rzeczy po to, żeby czytelnik zrozumiał. Z drugiej strony okraszanie wszystkiego gwiazdkami i budowanie wielu stron przypisów, no też w jakiś sposób rozbija fabułę i troszkę trudno się później czyta. I wpadłam na pomysł, żeby opisać, żeby przetchnąć tę fabułę 7 historiami z życia wielkich lekarzy, i to było w pierwszym tomie tamtych czasów, którzy zrobili coś, co stanowiło absolutny przełom, początek, działanie nowatorskie, czemu sprzyjała ta połowa XIX wieku, bo wtedy zaczęła się ta nowoczesna medycyna. Wtedy zaczęto mówić o aseptyce, zaczęto mówić o znieczuleniu podczas zabiegów chirurgicznych. To była rewolucja. Natomiast w drugiej części już mówię, że jest to 7 postaci związanych z medycyną, którzy zrobili coś przełomowego dla medycyny, ale lekarzy jest tylko 2. Właśnie Elizabeth Blackwell, pierwsza lekarka, która otwiera tę opowieść, i Lister, Robert Lister, właśnie ten od listeryny. Natomiast pozostałe postaci to nie są lekarze, ale bez nich świata lekarskiego sobie nie wyobrażamy. Tak jak choćby chemik Pasteur i fizyk Wilhelm Röntgen. I drugi chemik, bardzo ciekawy,
Felix Hoffmann, który w ciągu 2 tygodni wysyntetyzował 2 substancje, bardzo takie znane, zupełnie różne. Dzisiaj bez jednej nie funkcjonuje żadna apteka i jest to aspiryna. Natomiast druga substancja miała być taką uspokajającą, przeciwkaszlową, bardzo dobrą dla ciężarnych kobiet i to się początkowo udało, natomiast później zauważono, że ma bardzo dużo objawów niepożądanych i bardzo jest uzależniająca, więc wycofano ją ze sprzedaży takiej legalnej i to była, proszę Państwa, heroina. Czy Anna mogła znać którąś z tych postaci? Mogła znać Röntgena, bo w tym samym czasie studiowali w Zurichu. Więc napisałam, że ona go znała. Podobnie jak napisałam, że znała Napoleona Cybulskiego, bo w tym samym czasie byli w Petersburgu. Znakomitego polskiego fizjologa. Nie znalazłam nigdzie takich dowodów, ale wydaje mi się, że mogli się znać i szanować, bo on bardzo był pro studiowaniu kobiet, bardzo, bardzo wspierał kobiety w Krakowie, gdzie Kraków nie był przychylny kobietom. Tu Rydygier, który ma mnóstwo własnych szpitali i ulic, profesor Rydygier, bardzo źle się wyrażał o kobietach, lekarkach i za jego życia absolutnie nie przyjmował do wiadomości, że takowa osoba może się pojawić na jego oddziale. A wspomniany Cybulski w pewnym sensie nawiązywał, prawda, do badań Tomaszewicz. Tak, on nawiązywał do badań Tomaszewicz i on absolutnie jest prekursorem neurofizjologii i dlatego mi się wydaje, że mogli się znać, mogli korespondować. On mógł natrafić na jej pracę, wydane zresztą drukiem te w Zurichu i mogli te doświadczenia wymieniać. Ja oczywiście zachęcam do czytania przede wszystkim, ale żyjemy w czasach, w których obraz ma chyba już większą siłę niż słowo pisane. Mam na myśli choćby film albo seriale ostatnio niezwykle popularne. Domyśla się pani, o co chcę zapytać. Będzie czy nie będzie? Mam nadzieję, że nakręcą, będzie. Nakręcą czy proszę nie nakręcą? Proszę trzymać kciuki, bo uważam, że historia Anny... Ja w ogóle mam misję, żeby o Annie opowiedzieć. To piękna jest misja. Kobieta, która absolutnie musi zostać odkurzona, postawiona na piedestał, bo jej to po prostu należy. Bo ona naprawdę zrobiła dla nas kobiet bardzo, bardzo wiele. Nie tylko jako po prostu pierwsza lekarka, czyli osoba, która przełamywała pewne tabu i dostała się do pewnej pracy dotychczas zarezerwowanej dla mężczyzn. Ale ona dla nas kobiet w położnictwie, ona nas wprowadziła w XX wiek. Kiedy ona umarła, później zaczęły się te mroczne czasy, które przełamane zostały dopiero wiele lat później przez akcję Rodzić po ludzku. Ale to ona zaczęła jakby przygotowywać kobiety do tych porodów, uświadamiać im, z czym się mogą zmierzyć. I ta akcja Rodzić po ludzku, to ona zaczęła pilnować, żeby kobiety rodziły po ludzku. Także bardzo wierzę w potencjał filmowy tej historii, serialowy głównie, dlatego że rzeczywiście jest niezwykła ta historia. A raczej film, czy raczej serial? A wydaje mi się, że raczej serial. A czy toczą się już rozmowy? Jeśli to nie jest zaczęły tajemnica, się oczywiście. Zaczęły się toczyć rozmowy i myślę, że niedługo będzie jakiś finał tych rozmów. W roli głównej? A mogę powiedzieć, kogo widzę ja? Oczywiście, o to pytałam właśnie. W roli głównej ja widzę jedną z moich ulubionych aktorek, absolutnie wspaniałą, Lidię Sadową, która zagrała Annę Iwaszkiewicz w Stuleciu Winnych. Czy pani tych kilkanaście chyba już lat temu, pisząc opowieści rodzinne dla swoich dzieci, spodziewała się, że to się tak skończy, jak się skończyło? Nie, nie spodziewałam się i myślę, że dlatego to się tak skończyło, jak się skończyło, bo nie było we mnie wahania, nie było we mnie poczucia
że mogę ponieść klęskę. Ja nie wiedziałam, jak trudny jest rynek wydawniczy, kiedy ktoś mi zwrócił uwagę, że te właśnie opowieści dla rodziny są świetnie napisane i może powinnam spróbować je wydać, to ja napisałam do 4 wydawnictw bez żadnych kompleksów, pytając, czy nie byliby zainteresowani książką. I kiedy się okazało, że 2 z nich odpowiedziały twierdząco, ja wybrałam jedno, to dla mnie to było takie oczywiste. I później skoro też nie starałam się... Skoro ktoś już napisał książkę, to kto inny musi ją wydać. I w ogóle nie czułam się jako pisarka, nie starałam się, nie zastanawiałam się, co by się czytało, co by się podobało. Wręcz przeciwnie, ja po napisaniu Tam, gdzie urodził się Orfeusz, nie sądziłam, że napiszę coś jeszcze. Ale widocznie tak miało być. Coś mnie na tę ścieżkę taką pisarską spychało. I bardzo szybko poczułam się gotowa do większej formy. I powiedziałam, napiszę sagę. I napisałam. Czego dotyczyły te pierwsze opowieści? Proszę przypomnieć. To jest historia mojej rodziny. To jest historia mojej rodziny od strony mamy, czyli opowieść o Rodopach. To są góry na południu Bułgarii, góry między Bułgarią i Grecją. I ponoć właśnie w nich urodził się mityczny Orfeusz. Więc to jest taki zbiór szkiców, esejów na temat Bułgarii, Rodopów głównie, mentalności tamtejszych mieszkańców. Jest dużo wspomnień z mojego dzieciństwa. Jest pokazana historia, kuchnia, literatura też rodopska i opowieści o rodzinie, także i te, które opowiadała babcia i jej koleżanki, tkając dywany. To jest rzeczywiście niezwykły początek kariery literackiej, kariery pisarskiej. A kiedy sobie pani zdała sprawę, że być może trzeba będzie zdecydować się na którąś ze ścieżek, albo medycyna, albo pisanie, albo literatura? To już było po stuleciu winnych i po sukcesie ogromnym stulecia, kiedy ja zaczęłam pisać już tak kątem, bo pracowałam w szpitalu, wtedy u mojego synka zdiagnozowano autyzm wczesnodziecięcy, całościowe zaburzenia rozwojowe, więc jeździliśmy też na terapię. Ja zasiadałam do pisania wieczorem, pilnując, żeby te 5 stron dziennie powstało. Współczesna kobieta, 7 tak. etatów. I już mi było bardzo ciężko, ale... Ja dosyć wysoko zaszłam w medycynie, bo mam 2 stopień specjalizacji, doktorat z epileptologii i byłam bardzo cenionym nauczycielem akademickim, zresztą bardzo to lubiłam. I ciężko mi było powiedzieć, widocznie nie było mi pisane, to ja teraz będę co innego robiła. Też i względy finansowe wchodziły w grę, bo nie mogłam sobie pozwolić na narzucenie zajęcia, które dawało mi stałą, comiesięczną pensję. Więc odchodziłam bardzo powoli, z dużym takim bólem, ale w pewnym momencie trzeba było taką decyzję podjąć. A w czasie, kiedy zajmowała się pani przede wszystkim medycyną, doświadczyła pani czegoś, co było udziałem jeszcze pani poprzedniczek, choćby Anny Tomaszewicz? Nie. Napotykała pani też na jakieś problemy, zasieki? Może nie mury, ale murki, powiedzmy. Murki, może płotki, tak. Natomiast mój mentor, pan profesor Jerzy Majkowski, nieżyjący już niestety, kiedy przyjmował mnie do pracy, interesowało go wyłącznie to, czy ja będę pracować naukowo, bo mi tłumaczył, że wie pani, w klinice to nie może pani sobie tak leczyć tylko. Tu trzeba tu pracę pisać, działalność naukową prowadzić. Ja kiwałam głową, tak, będę. On mi tak nie do końca wierzył, ale potem już od razu mu udowodniłam, że rzeczywiście to mnie interesuje. Później pracowałam pod kierunkiem jego córki, profesor Jędrzejczak, i też nie spotkałam się nigdy z jakąś taką dyskryminacją. Natomiast później, kiedy już robiłam 2 stopień specjalizacji, ówczesna pani profesor kierownik kliniki już nie była do końca tak życzliwie nastawiona i na przykład pamiętam, że z małym dzieckiem w domu musiałam wrócić do dyżurów, ponieważ one były obowiązkowe do tego, żeby przystąpić do egzaminu specjalizacyjnego i tu pani profesor nie chciała jakby wejść w położenie i jakby trochę pomóc. Kobieta kobiecie? Kobieta kobiecie. Ale to też nie było coś takiego, żebym to wspominała jako
jako wielką krzywdę. Ja zawsze sobie myślę, że taka sytuacja mnie właśnie też skłoniła do tego, żeby odejść z kliniki. I wtedy po raz pierwszy, pracując w pracowni w DAEG, w szpitalu miejskim, pojawił się czas. I ja w tym czasie zaczęłam pisać książkę, więc w sumie to mogę być jej wdzięczna. Ta saga, o której dziś rozmawialiśmy, czyli Uczniowie Hipokratesa, to jak dotąd 2 tomy. Na ile jest zaplanowana? Na 3 tomy jest zaplanowana. Już napisałam, tak, już napisałam historie te takie prawdziwe. Jedną tylko muszę poprawić. Natomiast to będzie w warstwie fabularnej, to będzie historia Szpitala Ujazdowskiego. Wojskowego szpitala już nieistniejącego. Bardzo ciekawa historia, na którą natrafiłam, ponieważ ktoś mnie zaprosił do jej wysłuchania. Mianowicie pan Krzysztof Kwiatkowski, który utrzymuje pamięć o tym szpitalu, zaprosił mnie na taką wycieczkę, pokazał mi, gdzie to ten szpital istniał i kto w nim pracował i jak to wyglądało. Pomyślałam, to jest dobry materiał na 3. część. Ale w zeszłym roku, w czasie pandemii, napisałam 3 książki, scenariusz do filmu fabularnego i libretto do musicalu Pora jeziora. I tak się zmęczyłam, że jeszcze się nie zabrałam za 3. część Uczniów Hipokratesa. A to libretto to jakiś nowy rozdział? Mam nadzieję, że nowy rozdział. Dostałam propozycję napisania takiego spektaklu muzycznego od pana Piotra Słukowskiego, dyrektora Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej, którego żona jest moją czytelniczką. I skontaktowali się mili ludzie, z Krakowa zresztą, i zapytali, czy bym nie napisała. No nie mogli wiedzieć, że teatr, musical to jest moja wielka miłość. I tak mi od razu w duszy zagrało, o czym to mogłoby być. Poprosiłam o współpracę, o dołączenie do mnie mojego przyjaciela Daniela Wyszogrodzkiego, który jest wybitnym tłumaczem, tłumaczy też musicale, największe musicale w Polsce przetłumaczył i też autorem słów. Poprosiłam go, żeby napisał słowa do piosenek i Daniel napisał 12 przepięknych piosenek. Tomek Szymuś napisał piękną muzykę, Iwona Pawlowicz stworzyła choreografię. I filharmonię zamieniliśmy w teatr muzyczny. Niestety odbyły się 2 przedstawienia realizacyjne tylko w zeszłym roku. Teraz mamy premierę zaplanowaną na 4 grudnia i mam nadzieję, że ona się odbędzie, bo przedstawienie jest piękne. I być może to będzie nowy etap, nowy rozdział w pani życiu, łączenie tekstu z muzyką. A muzyka w pani życiu odgrywa ważną rolę? Bardzo ważną rolę. Moja mama jest muzykiem i ja zawsze z tą muzyką byłam związana. Sama skończyłam szkołę muzyczną, ale nie chciałam kształcić się dalej w tym zakresie. Miałam po prostu świadomość, że nie będę wystarczająco dobra. I poza tym nie była to dla mnie jakaś wielka przyjemność. Została pani wirtuozem medycyny. Zostałam wirtuozem medycyny. Mam nadzieję, że i słowa później. Ale zawsze do muzyki wracałam i wracam. I ten taki moment, kiedy muzyka niesie słowo, jest mi rzeczywiście najbliższy. Oby takich spotkań było w przyszłości jak najwięcej. Rozpoczęliśmy od medycyny i przez literaturę doszliśmy do muzyki. W tym miejscu musimy się już zatrzymać. Bardzo serdecznie pani dziękuję za spotkanie i za rozmowę. Ja bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie Ołona i za rozmowę. Grabowska. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jakub Kukla, do usłyszenia.